Hejcie, siemanko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku, w którym chciałbym poruszyć kilka ważnych kwestii związanych z przyszłością kanału. Także jeśli nie chcesz tego przegapić, to gorąco zapraszam do oglądania. Pierwszą sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest kierunek, w którym idzie ten kanał. Od jakiegoś czasu nie trudno zauważyć, że jest to kierunek czysto sportowy, powiązany głównie z piłką nożną. I tak też zostanie na najbliższych kilka miesięcy. Oczywiście nie oznacza to, że gry, gameplaye znikną całkowicie. Będą pojawiać się sporadycznie, ale nie będzie to główny temat tego kanału. Także nie potrafię dogodzić wszystkim, ale mogę tylko obiecać, że każdy może być zadowolony. Kolejną, drugą kwestią jest zmiana nazwy kanału. Tak, niestety zmiana taka nastąpi, być może w przeciągu kilku godzin, jednego dnia. Będzie to teraz Hobox Football. Muszę po prostu zmienić temat tego kanału. Tak jak mówiłem, kierunek jest sportowy, więc nowy widz musi się orientować, czym zajmuje się kanał, i dodanie tego wyrazu po prostu może go naprowadzić, bo samo słowo Hobox nie mówi zbyt wiele dla kogoś obcego, więc chciałbym to zmienić i tak na razie będzie. Taka będzie wersja robocza, zobaczymy później, może to się zmieni, ale taki będzie mój zamysł. Kolejną, trzecią kwestią jest nadchodzący czas, w którym pojawią się minimalnie 3 filmy, nie wliczając tego teraz. Mam nadzieję, że bardzo się cieszycie, bo ja już nie mogę się doczekać, aż zacznę nagrywać. Będą to 2 filmy, oczywiście związane z piłką nożną. Pierwszy będzie związany z moimi nowymi butami, które miałem okazję niedawno sobie zakupić. Będzie to wykorzystanie, mam nadzieję, pełnej mocy tej lustrzanki, którą nagrywam w tym momencie, więc już nie mogę się doczekać. Kolejny film będzie wiązał się ściśle z freestylem. Mam kogoś, kto pomoże mi z tym, z wielką chęcią, żeby nagrać, pokazać swój freestyle. Oczywiście jest to kolejny filmik stricte futbolowy, tylko tym razem będzie tutaj głównie opierał się na freestylu. No i trzeci, ostatni film właściwie nie będzie filmem, tylko czymś w rodzaju freestylu, teaseru do regularnej serii, do regularnych epizodów. Co do tego też nie mogę się doczekać, bo będzie to największy projekt, z jakim będę miał w ogóle do czynienia. On nie potrafi określić dokładnie daty rozpoczęcia tego projektu, bo jest to zależne od wielu czynników, ale mówię wam, że jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to może być to genialna seria, która praktycznie w ogóle nie pojawia się na YouTubie, także trzymam kciuki za to, że jeszcze w tym roku uda mi się nagrać to, czy myślę, jest to bardzo tajne. Tylko ja na razie wiem o tej serii, nikomu nie zdradzam żadnych szczegółów, także tak to zostanie i po prostu trzymam kciuki za tą serię. Kolejną, już czwartą informacją jest fakt, że wraz z przybyciem nowego sprzętu jestem w stanie nagrać taki epizod, który miał już swoją zapowiedź dawno temu, czyli wjazd do szkoły. Po wakacjach oczywiście staje się on realnym pomysłem, także również tym razem mogę zapowiedzieć, że jeżeli chodzi o ten film, myślę, że nie będzie więcej problemów, żeby to zrealizować. Piątą, ostatnią kwestią, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, jest fakt, że fanpage zyskał już prawie 200 lajków i wraz z wybiciem tej okrągłej liczby postaram się spędzać czas na fanpage'u aktywniej. Nie będzie to tylko coś w rodzaju miejsca do informowania o filmach, tylko jeszcze coś poza tym. I myślę, że to już byłoby wszystko, także dziękuję wam za uwagę.
i zapraszam do śledzenia tego kanału w najbliższych tygodniach, bo powinno się pojawiać trochę materiału. Mam nadzieję, że nie będę siedział biernie i chciałbym wykorzystać po prostu potencjał sprzętu, którym teraz dysponuję, i oby mi się to udało. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.